Cześć, tutaj Agata, witajcie na moim kanale. Odzwyczaiłam się już na maksa od mówienia tego. Chodzę do Was po dosyć długiej przerwie, bo chyba z 2 miesiące tutaj się nie odzywałam nic. W wakacje miałam nagrywać więcej i tak dalej, ale wyszło jak wyszło, miałam pracę. W ogóle nie miałam czasu na... W ogóle nawet nie myślałam o tym, żeby nagrywać. Trochę coś tam wrzucałam na TikToka, Instagrama bardziej, ale jednak na tego YouTube'a, no, on potrzebuje troszeczkę więcej zaangażowania i czasu, przede wszystkim montaż tych wszystkich filmików. I jak widzicie, jestem w nowej scenerii, bo przeprowadzam się, w sumie jestem w trakcie przeprowadzki do Głogowa. Będę mieszkała teraz właśnie w Głogowie przez najbliższy czas. Z moim chłopakiem. Będę szukała tutaj również pracy i właśnie jutro pójdziemy zanieść CV w jedno miejsce. Ale chciałam tylko taki zrobić wstęp, dlaczego mnie nie było, co się u mnie działo i tak dalej. Tak, a dlaczego jestem w trakcie przeprowadzki, a jeszcze się nie przeprowadziłam, bo nie zdałam jednego przedmiotu na studiach. I we wrześniu, na początku września mam poprawkę. Właśnie muszę usiąść do tego i zacząć coś w tym kierunku robić, żeby się nie obudzić na dzień przed przypadkiem. No i właśnie muszę być na początku września jeszcze, żeby poprawić ten jeden przedmiot. I we wrześniu muszę też odbyć 60 godzin praktyk. Także też no, nie będzie mnie tutaj, bo chcę zrobić te praktyki jeszcze w swojej wiosce rodzinnej, też w tej szkole, w której już te praktyki robiłam. Także dopiero gdzieś od połowy września przeprowadzę się tutaj już na stałe. Jeśli chodzi o studia, to przenoszę się na zaoczne i będę po prostu, myślę, że co 2 tygodnie będą zjazdy, więc tak będę sobie wracać na weekendy właśnie. I no, to tyle z takich update'ów, jeśli chodzi co u mnie, a jeśli chodzi o to, co czytam, czyli to, co pewnie Was najbardziej interesuje, to przyjdę, myślę, że jutro, chociaż nie wiem, czy jutro będę tak ładnie wyglądać, bo dzisiaj się ogarnęłam, żeby trochę ponagrywać, w sumie jedną rolkę tylko nagrywałam, ale dosyć ważną dla mnie, dlatego tak się wystroiłam, że tak powiem. I no, to tyle z tego wstępu, mam nadzieję, że ktoś tutaj jeszcze będzie mnie oglądał i że czekaliście na moje filmy. I tak, ja zapraszam Was już do oglądania dalej. Cześć, kolejnego dnia. Na razie te kadry będą takie nijakie, bo nie ma tutaj statywu i bardzo mi to uprzykrza życie w tym momencie, ale ja nie o tym tutaj. Mamy już kolejny dzień, czyli wtorek. Ja, jak widzieliście, byłam wydrukować CV i już je zaniosłam, także teraz mam nadzieję, że czekam na telefon, że zaproszą mnie po prostu na rozmowę. Bardzo bym chciała. Jeśli się uda, to oczywiście Wam powiem, gdzie składałam to CV, chociaż możecie się, myślę, domyślać. Tak, także to. A jeśli chodzi o książkę, którą aktualnie czytam i którą chciałabym dzisiaj skończyć, bo zaczęłam ją już czytać w tamtym tygodniu, jest to Dawn and Dusted, oczywiście. Jak widać, jestem na stronie 242, ta mniejsza część mi została do przeczytania. I myślę, że o fabule za dużo nie muszę mówić, bo ta książka ostatnio była wszędzie. Ja też pod wpływem chwili stwierdziłam, że chcę ją sobie kupić i właśnie poszłam w sumie no już 1,5 tygodnia temu i ją kupiłam sobie tak stacjonarnie. W Empiku nawet jako zakładkę robi mi paragon, ale w sumie mogliście widzieć z tego i rolkę, i TikToka. Także tam Was odsyłam, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, chociaż wątpię. I co? Fabuła. Mamy tutaj bohaterkę, która wraca do swojej rodzinnej miejscowości. Tam ma dwójkę starszych braci i ojca i oni mają, prowadzą, to się jakoś nazywa,
rancho, o coś w tym stylu, rancho, mają swoją stadninę koni, tam pola i tak dalej. I jest też przyjaciel rodziny Luke Brooks, na którego kiedyś nasza główna bohaterka nie zwracała za bardzo uwagi, ale teraz nagle dostrzega, jaki to on jest przystojny. I tak samo w drugą stronę, bo mamy tutaj fabułę opowiadaną z dwóch perspektyw. Luke też cały czas się zachwyca, jak to Emmy jest piękna i w ogóle dlaczego on tego wcześniej nie widział i tak dalej. I trochę mi to przeszkadza, no bo jakby znają się od praktycznie zawsze. Emmy od dzieciaka pamięta Luka, że on przychodził do nich do domu, bo on też miał ciężką sytuację w domu i właśnie starszy brat Emmy go przygarnął tak jakby do siebie, do swojej rodziny. Gdzieś oni no, od zawsze mieli ze sobą kontakt i tak dalej. I Emmy ogólnie zawodowo zajmuje się jazdą konną, ale miała pewien przykry wypadek i teraz boi się wsiąść na konia, nie może jeździć już więcej, ma jakiś taki strach wewnętrzny i Luke pomaga jej to pokonać, no i zaczynają spędzać ze sobą więcej czasu i tak to się tutaj rozgrywa. Jestem też już po pierwszej scenie z Spicy i nie podobała mi się. No totalnie, w ogóle ci bohaterowie tutaj, to jest tak, że wiecie, oni sobie są i nagle, gdy pojawia się ta scena, to oni zamieniają się w zupełnie kogoś innego. I tutaj miałam właśnie taki problem, że no, nie zachowywali się, mam wrażenie, naturalnie. Chociaż też bardzo szybko tutaj to wszystko się rozgrywa. Ta relacja bardzo szybko postępuje i ja też nie miałam jakby czasu zżyć się z tymi bohaterami i gdzieś tam, wiecie, oswoić się z tym, że oni gdzieś tam ze sobą kręcą. Jest to oczywiście książka 18+, ze względu na te sceny bardzo szczegółowo opisane. No, na razie w sumie były dwie takie sceny i to w sumie jedna po drugiej praktycznie od razu. No i też w tym momencie jakby to było, także no już grubo za połową książki te sceny się dopiero pojawiły, no to też na plus jakby, ale no to też nie jest gruba książka, bo ona ma niecałe 350 stron, także no też nie ma się to jakby gdzie tutaj wszystko rozwijać bardziej, wiecie, szczegółowo. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ja teraz wstawiłam ziemniaki na knedle, bo będę robiła knedle mojemu chłopakowi, bo on bardzo lubi, ja niekoniecznie, ale no wiecie, zjem jak on lubi to i mogę dla niego coś zrobić miłego, to czemu nie? Także tak, czekam, aż ziemniaki się ugotują i w tym czasie będę sobie podczytywać Dawn and Dusted. Jak skończę, to do was przyjdę i też później wybierzemy sobie coś następnego. Bo ogólnie ja ostatnio czytam bardzo dużo romansów i przy tej książce zauważam, że mam już chyba na razie dosyć tego gatunku, bo już zauważam te schematy i już po prostu zaczyna mnie to denerwować. Też w sumie no, trafiłam ostatnio na dobry romans, ale tutaj akurat ten bardzo mi się kojarzy z książką, którą czytałam w tamtym miesiącu, czyli Jak ja go nie cierpię od Meghan Quinn. Mamy bardzo tutaj podobne wątki i bardzo to podobieństwo zauważam. Nie wiem, która książka była pierwsza, także nie wiem, czy to jest jakoś powiązane, wiecie, że jedna z drugiej po prostu zerżnęła, czy po prostu to są tak oklepane już, no w sumie są oklepane, ale tu aż za dużo rzeczy jest do siebie podobnych, mam takie wrażenie. No też Jak ja go nie cierpię, nie za bardzo mi się podobała ta książka. Tam trochę za długa ona była i też właśnie miała dużo podtekstów i tak dalej, ale to jeszcze muszę napisać o niej opinię na Instagrama. Także właśnie będę chciała sobie coś wybrać z innego gatunku. Też za dużo książek tutaj jeszcze nie mam, bo dopiero w sumie teraz przywiozłam, nie wiem, może 7 książek chyba. Także mam tam dwie z innego gatunku, także to sobie później wam później pokażę. I no, teraz już lecę kończyć, mam nadzieję, Dawn and Dusted. Thank you.
dobre wyszły? Już po paru dniach z dość dużym update'em czytelniczym. Trochę zapomniałam o tym, jak to już się nagrywa i mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, ale tak, przechodzimy od razu do książek. Udało mi się skończyć Dawn and Dusted i podobało mi się, ale to nie było nic wow. Opowiadałam Wam już zresztą o tym. Wydaje mi się po prostu, że tak jak też już wspominałam, po prostu za dużo czytam romansów teraz i potrzebowałam małej przerwy od tego gatunku i taką sobie właśnie zrobiłam. Mówiłam Wam, że nie wiem jeszcze co będę czytać, że będę wybierać między dwoma książkami, mianowicie między Pieśniami żałobnymi dla umierających dziewcząt i Grzeczna dziewczynka musi zginąć. I skończyłam już czytać Pieśni żałobne i zaczęłam Grzeczną dziewczynkę. I tak, jeśli chodzi o tę książkę, to nie podobało mi się, to było coś innego. Dawało mi trochę vibe książek Victorii Schwab, między innymi Wiedźmy z bliska chyba najbardziej, bo tam też mamy podobny wątek, taki paranormalny wręcz. Jest to książka 14+, z tego jak się orientowałam, także też w sumie chyba jak tamta. Więc gdzieś tam myślę, że będę je sobie porównywać i polecać, jeżeli któraś z nich Wam się podobała, to sięgnijcie też po tą drugą. W sumie może przeczytam Wam opis, bo on jest dosyć krótki, a taki, wiecie, idealny. Winifred mieszka z ojcem w domu na cmentarzu w pobliżu grobu swojej matki. Dziewczyna spędza czas samotnie, snując się ze swoim grubym psem między zaniedbanymi grobami. Przez to pojawiają się plotki, że cmentarz jest nawiedzony. Sprawą zaczyna interesować się firma organizująca wycieczki po nawiedzonym Toronto oraz kuzynka Hochstaplerka. Nawet ojciec Winifred jest przekonany, że cmentarz odwiedza jego ukochana zmarła żona. Wszystko się zmienia, gdy do dziewczyny zaczyna przychodzić prawdziwy duch nastolatki, która zginęła kiedyś tragicznie w pobliskim wąwozie. Od tej pory nic już nie jest takie samo. Winifred musi inaczej spojrzeć na życie, śmierć i miłość, zwłaszcza na miłość. I tak, mamy właśnie tutaj takie wątki jak pierwszą miłość, odkrywanie siebie, żałobę, radzenie sobie ze stratą matki, chociaż no, Winifred dorastała bez matki, bo ona jej nigdy nie poznała, bo ona zmarła właśnie przy porodzie. Ale jej ojciec cały czas się z tym nie pogodził i wiecie, gdzieś to jest tutaj też mocno pokazane. I ogólnie naprawdę mi się podobała ta książka, 4 gwiazdki jej dałam. Było to, tak jak mówię, coś innego, przy tym wydanie jest super piękne. Kocham takie książki, jeszcze twarda oprawa. Uwielbiam tego typu wydania. Naprawdę się wciągnęłam w tę historię, przeczytałam ją w 2 dni, na 2 posiedzenia. W sumie mogę powiedzieć, bo w jeden dzień przeczytałam połowę, na drugi dzień poszłam sobie do parku i drugą połowę doczytałam. Także no, wciągająca, fajnie napisana. Ja ją ogólnie już sobie zaczęłam, jak do mnie przyszła, a ona do mnie przyszła już z miesiąc temu chyba, trochę się ociągałam z przeczytaniem jej i zaczęłam ją sobie wtedy i jakoś przeczytałam parę stron i nie, no to nie był po prostu moment na tą książkę, myślałam, że mi się nie spodoba i dobrze w sumie, że ją odłożyłam i przeczytałam ją teraz, bo no teraz tak jak widzicie przeczytałam ją no, na 2 razy i naprawdę, naprawdę mi się podobała. Jeśli chodzi o Grzeczna dziewczynka musi zginąć, to jest to 3 tom Przewodnika po zbrodni według Grzecznej dziewczynki, też wydany przecudownie. Tylko się boję, bo z poprzednich tomów poschodziły mi te błyszczące tutaj zdobienia i tak staram się ją trzymać, wiecie, jak najmniejszą, najmniejszym obrębem dłoni, że tak powiem. Muszę sobie zabrać teraz z domu pokrowiec na książki, no tu już widzę, że coś się przytarło, bo ogólnie trochę ta okładka mi się zniszczyła,
Tutaj tego nie widać, ale w przebitce poprzedniej, gdzie tam widzieliście tę książkę, było to widać. No i za dużo wam tutaj nie powiem, bo jest to ostatni tom serii. Jestem już na 130 stronie i to się czyta błyskawicznie. Wczoraj sobie zaczęłam ją. I tutaj skupiamy się już bardziej na postaci głównej bohaterki, znaczy do tej pory na jej przemyśleniach, na tym, jak poprzednie sprawy, które były w poprzednich dwóch tomach, odbiły się na jej psychice, na jej ciele, na jej w ogóle, wiecie, na jej całej. Także to jest tutaj no, fajne, niefajne, no bo ona jednak nie czuje się za dobrze. Ale tak, będę czytała, mam nadzieję, że uda mi się ją w ten weekend skończyć, bo dzisiaj mamy piątek, my dzisiaj z moim chłopakiem wracamy na weekend do domu. Ja jutro mam cały dzień w sumie już zajęty, bo przez to, że mieszkam teraz już tutaj w Głogowie, to paznokcie umawiam właśnie na weekendy. Jutro mam 3 klientki od rana, później mam festyn z orkiestrą i no i cały dzień gdzieś mi na pewno przeleci przez palce. Niedziela też mam jedną panią na paznokcie, w sumie ciocię mojego chłopaka, bo tak wiecie, rodzinę też gdzieś po niedzielach już upycham. A w poniedziałek rano będziemy znowu tutaj wracać. Jeszcze nie wiem, czy ja wrócę też w poniedziałek, czy sobie wrócę w wtorek pociągiem. Nie wiem, jak tam się ogarnę z tymi wszystkimi rzeczami. W sumie godzina 17:33. Mój chłopak ma 1,5 godziny już trening, pewnie jeszcze z godzinę będzie na tym treningu, więc ja sobie jeszcze przez tą godzinę poczytam. I będziemy wracać do domu, pewnie około 20-21 będziemy na miejscu i no, to tyle z tego update'u. Mam nadzieję, że wam się ten film na razie do tej pory podoba i przyjdę, myślę, że jak skończę Grzeczną dziewczynkę. A, i jeszcze nie powiedziałam, chyba, że słucham sobie w audiobooku książki Katarzyny Bereniki Miszczuk Kuszenie. Jestem już w połowie, ale jakoś, nie wiem, nie czuję tego. Nie wiem, czy to dlatego, że jakoś tak nie skupiam się za bardzo na tej książce, tylko ona sobie gdzieś tam leci w tle, wiecie, jak zmywam naczynia, gotuję obiad i tak dalej. Albo wczoraj byłam też na spacerze, to też jej sobie słuchałam i jakoś tak mam wrażenie, że mi to jednym uchem wleciało, drugim wyleciało. W sumie nawet o fabule, co my tam mamy. Mamy główną bohaterkę Ewę, która postanawia zmienić swoje życie, odeszła z pracy i kupuje sobie stary dom w Bieszczadach i postanawia otworzyć tam spa, hotel, coś takiego. I spotyka tam tajemniczego mężczyznę w pierwszy dzień w barze, Adama, i on jest bardzo chętny, żeby pomóc jej w otworzeniu tego spa i zostaje jej księgowym, bo on też tam właśnie księgowością się zajmuje. No i okazuje się, że z tym domem coś jest nie tak. On też był bardzo tani i tam podobno ktoś zmarł, ale nie wiadomo, czy popełnił samobójstwo, czy uczestniczyły w tym osoby trzecie. I oni na razie chyba remontują jeszcze cały czas ten budynek. On też od 20 lat ponoć był opuszczony, niezamieszkały, a wygląda jakby co najmniej pół roku tylko ktoś w nim nie mieszkał i to też jest takie podejrzane. Pewnie będzie jakimś magicznym miejscem czy coś takiego. No zobaczymy, jak to się dalej rozkręci, bo widziałam średnie opinie. Ja Szeptuchę, całą serię Kwiatu Paproci kocham. Zakochałam się w niej w tamtym roku albo 2 lata temu już nawet. I no jest w moim sercu cały czas, bo kocham motywy słowiańskie. Ale tutaj jakoś na razie, nie wiem, może też się nastawiłam na to, że nie będzie mi się podobać po tych wszystkich opiniach. Zobaczymy, jak to się dalej rozkręci. I no, teraz już na pewno kończę i zapraszam do oglądania dalej.
Cześć, przychodzę już z ostatnim update'em życiowo-czytelniczym w tym vlogu i właśnie chciałabym go też zaraz zakończyć, bo jak mogliście widzieć, skończyłam książkę Grzeczna dziewczynka musi zginąć, ale najpierw o tym, co się działo przez ostatnie parę dni, bo ostatnio się do Was odzywałam w piątek, jak mówiłam, że będziemy właśnie wracać z chłopakiem na weekend do domu rodzinnego i wróciliśmy. Ja w sobotę byłam cały dzień zajęta, w niedzielę trochę odchorowywałam sobotę. Miałam przyjechać tutaj rano wczoraj, w poniedziałek właśnie z moim chłopakiem, ale musiałam zrobić paznokcie jeszcze jednej osobie wczoraj i właśnie zrobiłam wczoraj te paznokcie i dzisiaj dopiero rano przyjechałam tutaj pociągiem, znaczy rano. Pociąg miałam o 10:00. Na miejscu miałam być o 14:30 około, ale mój pociąg był opóźniony. Też godzinę czekałam we Wrocławiu, tam sobie trochę poczytałam, wypiłam sobie herbatkę, bo dzisiaj się okropnie czuję. Nie wyspałam się w nocy, zresztą widać chyba to po mnie, jestem jakaś taka, jakby mnie ktoś kopnął. I tak, dziś teraz już mamy godzinę za 10:05. A jeśli chodzi jeszcze o książkę, to przeczytałam dzisiaj z 250 stron w pociągu, jak nie lepiej, jakoś nie wiem dokładnie na której stronie byłam, ale no na pewno ponad połowę, sporo ponad połowę przeczytałam i wow. Czytałam opinię już sobie na Goodreadsie, jak dodałam swoją, ja wystawiłam 5 gwiazdek, bo co prawda przewidziałam to, co się zdarzy w trakcie, ale tego, co później się wydarzy, totalnie nie. I wow, troszeczkę brakowało mi bardziej jakby zakończenia, żeby to zakończenie było rozwinięte, bo tak w sumie mamy tylko jedną stronę i no nie wiemy na dobrą sprawę, co tam się dokładnie wydarzyło. O, bardzo bym chciała się dowiedzieć, że mam nadzieję, że może coś jeszcze w tym świecie powstanie, bo mam też ten prequel, chyba kto coś tam, nie pamiętam tego tytułu, ale mam tę książkę u siebie, co prawda nie zabrałam jej tutaj ze sobą. A w sumie szkoda, bo ona jest bardzo cieniutka i na pewno bym przeczytała ją bardzo szybko, ale to zrobię to w przyszłym tygodniu. I właśnie mam nadzieję, że powstanie coś tego typu, że jakby po całej serii też takie podsumowanie, może coś jeszcze po prostu w tym świecie, bo chciałabym z tymi bohaterami jeszcze więcej coś przeczytać, ale ta książka mi się bardzo podobała. No, nie był to chyba najlepszy tom, pierwszy podobał mi się chyba bardziej, zresztą też już nie pamiętam dokładnie tego pierwszego tomu, znaczy pamiętam ogólnie zarys fabuły i tak dalej, ale tak w sumie sobie myślę, że może pierwszy i trzeci bardzo mi się podobały, ten drugi gdzieś mi w ogóle zaginął w głowie, gdzieś nie mogłam sobie przypomnieć na początku, co tam się działo, później w trakcie no już sobie wszystko oczywiście przypomniałam, ale gdzieś tak na początku nie mogłam dojść do tego, co tam się działo w tym drugim tomie, więc ten drugi chyba był jednak najsłabszy, a ten pierwszy i trzeci naprawdę wow. I widziałam też, że to wydanie, bo ja mam tą limitowaną edycję, że będzie wznowione, bo właśnie dzisiaj jak skończyłam czytać, to na Instagramie u wydawnictwa dodali post, że będzie wznowienie. Nie wiem, od kiedy będzie dostępne, ale wydaje mi się, że jakoś niedługo, może gdzieś na targach w Krakowie czy coś. Ja właśnie na targach to w Krakowie kupiłam sobie to wydanie. I no, więc może na targach będzie też dostępne, bo jest cudowne. Ja kocham wszystkie te trzy tomy i polecam Wam z całego serca tę serię. Tak jak mówię, jeszcze mam ten prequel i nie mogę się doczekać, aż go przeczytam, chociaż tam mamy, no tak jak mówię, przed serią, co się działo, a ja bym chciała bardziej się dowiedzieć, co się działo po. Ale tak, to by było na tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że po tej przerwie jednak jakoś mi to wychodzi i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!